Witamy Marcina Hakemer Fernandeza, który stoi za wydarzeniem bardzo tajemniczym. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, dzień dobry. Szykujesz coś, to się nazywa tajemniczo wydarzenie X. Powiedz, co się za tym kryje? Tak, zaczęło się od takiej nazwy wydarzenie X, dlatego że chciałem zainteresować większą ilość osób. Jak rozmawiałem z różnymi osobami, których chciałem zapraszać do tego wydarzenia, to wielu z nich nie wierzyło, że będę w stanie stworzyć takie wydarzenie, gdzie bardzo dużo osób przyjdzie. Planuję ponad 300 osób, żeby przyszło. Więc zostało to nazwane wydarzenie X na Facebooku, stworzyłem taki event, no i w ciągu weekendu udało mi się zebrać i prawie 300 osób, które dołączyło, 1800 osób zostały zaproszone. Powiedz, ludzie dołączają do tego wydarzenia tak naprawdę w ciemno, bo nie powiedziałeś im wszystkim, co ich czeka. Tak, znaczy z jednej strony nie do końca tak w ciemno, może to bardziej zrobiłem tajemniczo niż jest to jakąś tam większą tajemnicą. Nie chciałem mówić więcej, bo planuję taką mini kampanię w Skierniewicach i interesuje mnie też, jaki będzie odzew z tej małej kampanii. A w tym wydarzeniu prawdopodobnie nie wszyscy mają czas czytać wszystkiego, ale jakby się ktoś tam doczytał, to w sumie sprecyzowałem, że to będzie ukierunkowane, to będzie dla młodych, nowych przedsiębiorców lub dla ludzi, którzy chcą się nauczyć w tani lub czasami bezpłatny sposób zareklamować się w mieście takim jak Skierniewice na przykład. Myślisz, że dołączając do twojej grupy, co kieruje takimi ludźmi najbardziej? Ciekawość czy chęć nauczenia się czegoś? Znaczy, myślę, że na samym początku, czy jak zrobiłem to wydarzenie, to myślę, że głównie to, co ludźmi kierowało, tak jak zauważałem przynajmniej, to było po pierwsze chęć pomocy, bo to wydarzenie, które zrobiłem, było jakby ukierunkowane na... hasło było na zasadzie nie da się czegoś fajnego zrobić, pokażmy, że się da. Tak? Czyli po pierwsze, że ludzi, którzy wierzą, że się w Skierniewicach da coś zrobić i chętnie się by przyłączyli do takiego wydarzenia, a z drugiej strony to jest ta ciekawość, o której mówiliśmy, tak? Czyli ludzie nie do końca ciekawi, o co chodzi, o co dokładnie chodzi, pomimo tego, że mniej więcej powiedziałem, czego mogą się spodziewać na tym wydarzeniu. No to powiedz tyle, ile możesz, czego mogą się spodziewać? Myślę, że po pierwsze, to będzie coś, czego, wydaje mi się, że czegoś takiego w Polsce nie było. Pomimo tego, że to będzie trwało tylko około 2 godziny, to będzie wydarzenie, gdzie przekażę pewne informacje z zakresu reklamy, o których nie tak łatwo zdobyć. O ile to nie są te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, to nie są jakieś nie wiadomo jakie nowości, ale przez to, że zebrałem je w pewien sposób, i zorganizowałem i sposób, w jaki to przedstawię, będzie dosyć wyjątkowe i myślę, że spowoduje, że ludzie będą mogli bardziej zrozumieć siłę i moc reklamy czy marketingu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to będę chciał też przy okazji dać kilka takich prostych technik, które osoby, które przyjdą na to wydarzenie, będą mogły zastosować w swoim biznesie albo przy tworzeniu swojej reklamy, będą mogli się zastanowić nad pewnymi ważnymi rzeczami, żeby ich trochę jakby ukierunkować. Może tak. Zajmujesz się reklamą? Kim jesteś? Jeżeli ktoś mnie pyta i nie chce z nim rozmawiać, to mówię, że się zajmuję reklamą właśnie. Jeżeli mam ochotę z kimś porozmawiać, to mówię im, że po prostu analizuję i badam, jak to, co mówimy, piszemy, prezentujemy, wpływa na decyzje zakupowe ludzi. No i uczę, jak opisywać siebie, swój produkt, swoje usługi, aby stać się w oczach swoich klientów tym jedynym, bezkonkurencyjnym wyborem. No i robię to za pomocą technik reklamy odwróconej. To jest taka nazwa, którą użyłem, bo łatwo bardzo mi się w taki sposób, za pomocą tej nazwy, tłumaczy, jak patrzę na reklamę i łatwo mi się wtedy tłumaczy moją wizję jakby reklamy, czy jak ona powinna wyglądać. No i te techniki można zastosować wszędzie, w e-mailach, w internecie, w wideo, na ulotce, za pomocą wszystkich kanałów dystrybucyjnych, w radio i tak dalej, nawet w kampaniach wyborczych, bo to jest taki, ja to tak widzę, to jest taki rdzeń, którego uczę, jak tworzyć całą strategię reklamową swojej firmy, a później ten
tą strategię można wykorzystywać w każdym jednym kanale, niezależnie czy coś nowego w przyszłości powstanie, jakiś nowy Facebook i tak dalej, i tak dalej. Marcinie, jeżeli wyedukujesz ponad 300 osób w Skierniewicach, to my wszyscy będziemy dla siebie stanowić jakąś straszliwą konkurencję. W żadnym przypadku. Znaczy ja tak uważam. Konkurencja mile widziana. Myślę, że... No i jestem, może to zabrzmi tak, że się tak popisuję, czy coś takiego, ale jestem dość pewny tych swoich zdolności. Wiem, ile czasu mi zajęło zebranie tych informacji, czytanie po angielsku, bo dużo z tych informacji nie jest dostępnych w języku polskim. Żeby osoba zrobiła to samo, musiałaby po pierwsze przeczytać, obejrzeć, wysłuchać tyle, co ja zrobiłem, wziąć to, zastosować, nie tylko teoretycznie posiąść tą wiedzę, ale też w praktyce jakby użyć, wypróbować i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy by osoba doszła do takiej wprawy, by musiała znowu się nauczyć, jak uczyć, tak jak ja to robię. A jak to by już zrobiła, to ja bym chętnie współpracował z taką osobą, bo jest bardzo mało osób takich w Polsce. A no, ta wiedza, którą przekazuję, ona będzie pomocna tym ludziom dla nowych i młodych przedsiębiorców. Część mojej działalności będzie w ogóle skierowana i mam nadzieję, miałem już takie zaproszenia do szkół. Mam nadzieję, że będę też w niektórych szkołach młodzieży nauczał różnych technik. To jest mało czasu. Ja robię też warsztaty płatne, no, gdzie, nie wiem, 6 godzin to jest minimum, gdzie człowiek musi się nauczyć, prawda? I nawet takie osoby, no w przyszłości też mógłbym się bać, że to jest konkurencja, ale nie boję się, bo tak jak mówiłem, dla każdego jest inny rodzaj wiedzy, który im pomaga w tym momencie. I jeżeli staną się specjalistami, to ja będę się bardzo cieszył z tego powodu. Twojemu wydarzeniu towarzyszą, no spekulacje to może złe słowo, ale różne takie podejrzliwe zastanawiania się, co tak naprawdę chcesz uzyskać, organizując takie wydarzenie. Już pomijam, albo właściwie nie pomijam to, że pojawiły się nawet uwagi o sprzedaży kołder, albo no, że coś jednak się za tym kryje. Co się za tym kryje, Marcinie? Znaczy to jest takie, myślę, że oczywista taka podejrzliwość, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak ktoś coś z czymś przychodzi, to zawsze no, czegoś chce, zawsze jest ten jakiś haczyk, albo no, jeżeli coś jest zbyt wspaniałe, brzmi zbyt dobrze, no to ludzie się zastanawiają, no właśnie tak jak mówiłem, nad tym haczykiem. W sposób, jaki ja używam reklamy, dla mnie jest bardzo ludzkim podejściem do kwestii. I wierzę, że jeżeli się robi reklamę w dobry sposób, to nie trzeba, nie ma potrzeby na takiego sztucznego szukania swoich, jakby tego, co się chce osiągnąć, czy jakiś podchwytliwy sposób starania się oszukać ludzi, żeby dojść do sukcesu, czy do pieniędzy. I w tym przypadku, robiąc to, w naturalny sposób promuję siebie, tak? Kampanie, które robię, też w naturalny sposób promuje siebie, ale jednocześnie jakby szanuje osoby, które się do tego przyłączają, daje im należyte podziękowania i w należyty sposób wydaje mi się, że ich wynagradza. Więc wiadomo, jeżeli mi się uda to zorganizować, jeżeli mi się uda przeprowadzić w pozytywny sposób ten wykład i każdy będzie zadowolony, no to w takim mieście jak Skierniewicach, no myślę, że będę trochę znany z tego, że jestem specjalistą od reklamy. Wiadomo, że jest ryzyko, bo jak mi się nie uda, to znaczy, że no, żaden ze mnie jest specjalista, ale no takie ryzyko podejmuję. Jak mi się nie uda, no to trudno, będę próbował dalej, ale mocno wierzę i czuję, coraz bliżej, im bliżej tego wydarzenia, tym bardziej czuję, że jednak się uda. Wspomniałeś o takiej mini kampanii. Czy można zdradzić teraz następny jej krok, czy właśnie na tym będzie polegała kampania, że nie powiesz, co się teraz będzie działo? No, nie powiem. W tym momencie nie powiem. Wiadomo, że na plakatach w Skierniewickich, znaczy na słupach w Skierniewicach informacyjnych w tym momencie są moje twarze. No, myślę, że no, różne osoby sobie zadają różne pytania, dlaczego tak jest. Słyszę tam od rodziny i tak dalej, od przyjaciół czasami. W tym momencie nie będę mówił co dalej. To nie jest jakieś tam nie wiadomo, nie będzie to nie wiadomo co. Chcę, żeby to było trochę ciekawe, a trochę interesujące. Ale oprócz tego, że to jest tylko ciekawe, interesujące, to ostatecznie chciałbym, żeby coś za tym stało i mam nadzieję, że uda mi się doprowadzić do czegoś takiego, żeby ludzie to docenili, nie jest tylko z jakiegoś tam kreatywnego punktu widzenia. No to zaprośmy teraz może, powiedz, gdzie i kiedy odbędzie się wydarzenie X?
Wydarzenie X to jest taka nazwa robocza jeszcze. Jeszcze zobaczymy, czy to będzie... Zmieni się? Może się troszeczkę zmienić. Może być na przykład... Troszeczkę może się zmienić ta nazwa. Jeszcze zobaczymy. Może w nawiasie gdzieś tam będzie wydarzenie X, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Będzie nazwa może troszeczkę bardziej ukierunkowana jednak na biznes. Odbędzie się 5 września w Polonezie o godzinie 19:15. I no, mam nadzieję, że ludzie w Skierniewicach to docenią, młodzi, nowi przedsiębiorcy lub młodzi ludzie, którzy chcą założyć co dopiero firmę swoją. Mam nadzieję, że z chęcią przyjdą i dowiedzą się czegoś naprawdę wartościowego. Jakie wabiki czekają na tych, którzy przyjdą? Bo oczywiście impreza jest całkowicie za darmo, można przyjść, wejść bez kłopotu. Tak, impreza jest bezpłatna. Podczas imprezy... Będą firmy, które mi pomagają, wspierają. Będzie można podczas przerwy napić się kawki, herbatki, zjeść dobre ciastko. Nasi tutaj skierniewiccy przedsiębiorcy myślę, że nie zawiodą w tej kwestii, więc warto przyjść, jeżeli się nie spodoba, zawsze można z sali wyjść, ja chcę, żeby zostały osoby, które są zainteresowane, można się najwyżej kawki, herbatki, dobrego ciastka zjeść i będzie też parę takich mniejszych niespodzianek, to tak przy okazji, myślę, że tak jak mówię, najważniejsza rzecz to będzie ta wartość samego zdarzenia, ale przy okazji te rzeczy dodatkowe spowodują, że będzie jeszcze milej i przyjemniej. Czyli wartość intelektualna i coś dla ciała też. Zapraszamy serdecznie. Tak, dziękuję bardzo i zapraszam.